Franciszka Smudy na stadionie warszawskiej Legii, a dziś także w Warszawie pojawił się inny szkoleniowiec. Hiszpan José María Baquero ma pracować w Polonii i osiągać z klubem wyniki na miarę oczekiwań właściciela i kibiców. José María Baquero będzie czwartym szkoleniowcem klubu w tym sezonie po Jacku Grębockim, Duszanie Radolskim i Michale Libichu. Zadanie ma niełatwe. Polonia zajmuje przedostatnie miejsce w Ekstraklasie. José María Baquero kontraktu jeszcze nie podpisał, ale jeśli tak się stanie, będzie pierwszym hiszpańskim szkoleniowcem w naszej Ekstraklasie. Co myśli o pracy w Polsce? W jaki sposób chce osiągnąć sukces z Polonią? Za chwilę sam odpowie. Na warszawskim Okęciu Baquero witał z kamerą Marcin Szuba. Dlaczego zdecydował się pan na pracę w Polsce? Takie jest życie. Trener idzie tam, gdzie go chcą. Działacze Polonii zadzwonili do mnie, przemyślałem propozycję i zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Co wie pan o polskiej lidze? Więcej niż myślicie, inaczej bym tu nie przyjechał. Telewizje transmitują mecze, pokazują bramki. Także z Polski. Mam swoje kontakty, wiem sporo. Długo już żyję na świecie. Mniej więcej wiem, jak wygląda tutejsza liga. Jeszcze więcej wiem o moim przyszłym zespole. Jak mówiłem, wiem wystarczająco dużo. Jestem w futbolu od wielu lat, mam wielu przyjaciół, także w Polsce. Mam więc wystarczająco dużo informacji, by podjąć decyzję. Jakie są pana oczekiwania przed przyjazdem do Polski? Przyjechałem, żeby ciężko pracować. Przerwa zimowa zbliża się szybko i chcę jak najszybciej poznać zawodników. Mam informacje o zespole, ale logiczne jest, że muszę je skonfrontować z rzeczywistością. Wie pan, że prezes Polonii często zwalnia trenerów? Czasami pewnie tak się zdarza, ale mam nadzieję, że tym razem będzie inaczej. Jadę teraz poznać prezesa Wojciechowskiego. Porozmawiamy i zobaczymy, czy dojdziemy do porozumienia. Nie tylko w kwestiach finansowych czy zawodowych, ale także w spojrzeniu na świat. Musimy wszystko teraz skonkretyzować. Podpisał pan już kontrakt? Nie, na razie nic nie podpisałem. José María Baquero, była gwiazda hiszpańskiego futbolu, być może na trenerskiej...